Mieliśmy iść do ogrodu botanicznego, tam jest taki ogród świateł, ale oczywiście gamy nie spojrzałem, że w poniedziałki nieczynne, więc przyjechaliśmy tutaj na Krakowskie, na Nowy Świat. Przyjdziemy na Emię oczywiście w lecie, dokładnie będziemy wszystko oglądać, bo jest co oglądać. A teraz w takiej zimowej scenerii sobie po prostu popatrzymy. Fajna atmosfera, bo śnieg. No. Więc mamy taką zimową aurę. No, troszkę pada. Wiele rzeczy się tutaj ciekawych na Emi wydarzyło, ale dzisiaj nie chcę o tym opowiadać. Widzisz, popatrz. W tym domu mieszkał Leopold Staff. W ogóle powiem ci, że jeszcze dawno nie byłem, a wiele rzeczy się pozmieniało. Widzę po tych sklepach, po restauracjach, kawiarniach. No, dzieje się, dzieje się. No i tutaj mamy skrzyżowanie Świętokrzyskiej z krakowskim przedmieściem, z Nowym Światem. Tutaj opowiem wam taką anegdotkę. Miałem takiego kolegę, który no jak była imprezka, no to za kołnierz nie wylewał. Nie był jakimś pijakiem, no ale lubił sobie tak powiedzmy przy okazji drinknąć. No i idziemy po takiej imprezie. No i patrzymy, kolega przeciera oczy, mówi, kurde, przestaje pić. Ja mówię, co się stało? Chłopie, widzę oddziały niemieckie. Ja mówię, no to faktycznie już mu się jakieś białe myszki pokazują. Mówi, musisz przestać pić. Ja tu nagle, słuchajcie, zerkam tutaj, a tu idzie oddział niemiecki, tak jak w czasie wojny. Ja też przecieram oczy, mówię, kurczę, ja nie piłem. I co się okazało, kręcili film o wojnie. I to było tak realistyczne, że w ogóle myślałem, że to naprawdę się dzieje. Tu z któregoś z tych budynków pianino Chopina, fortepian Chopina wyleciał w czasie jakoś w XIX wieku. No też mamy wydział uniwersytetu tutaj warszawskiego, bo tych wydziałów to też jest od licha, tak jak i wszędzie, nie w każdym mieście. Kraków, Bydgoszcz. Krakowskie przedmieście jest bardzo filmową ulicą, dlatego kręcą. Tak jak ja za Warszawą nie przepadam, to krakowskie przedmieście bardzo lubią. Tak, ja też, no. I tutaj faktycznie bardzo wiele filmów kręcili i zawsze mi się kojarzy Warszawa właśnie z filmami, z krakowskim przedmieściem, między innymi. O, jak rozpoczynaliśmy na imię nasz spacer po Powiślu, to rozpoczynaliśmy tutaj, pod pomnikiem Kopernika. I szliśmy tam w dół, tak, na Powiśle. Tutaj mamy kościół Świętego Krzyża, tak. I ta figura Chrystusa, która jest przed kościołem, nosi ślady po kulach. Ona ocalała w czasie wojny. No i tutaj oczywiście obrazy, które jak to kiedyś wyglądało, tak za czasów kanalettego. No i to właśnie na jego obrazach, tak jak ta Warszawa, która kiedyś istniała, której już poniekąd nie ma. O, na przykład, wiesz co, chodźmy, wejdźmy do tego, do tej księgarni Liberto, często sobie wchodziłem, ale na przykład powiem ci, że nigdy nie byłem na takim dziedzińcu, wiesz? No. I popatrz, jaka cisza, spokój, nie? Dobra, no fajnie jest właśnie tak. No, tutaj mamy oczywiście Uniwersytet Warszawski.
No i też tutaj jest wiele do zwiedzenia, więc cały ten uniwersytet to jest co najmniej na jeden odcinek. Tutaj mamy taką ciekawostkę, tu gdzie ten Mercedes, to jest dom bez kantów. To był obiekt, miał być obiekt wojskowy, dla wojska. No i nadzorował Piłsudski tę budowę. No i wezwał jakiegoś tam gościa, który był odpowiedzialny za tę budowę i powiedział do niego tak: panie, tylko pamiętaj, żeby przy budowie tego budynku nie było kantów. Wiesz, o co chodzi. Żeby nie kantować, czyli nie oszukiwać przy budowie. Facet chyba zrozumiał jego słowa w sposób dosłowny. No i wyszedł dom bez kantów i bardzo pięknie. No tak mówią, więc być może, że dużo w tym prawdy. A to jest kościół sióstr wizytek. Przy tym kościele Noemi mieszkał ksiądz Jan Twardowski. Też go będziemy oglądać, też go będziemy zwiedzać. Tutaj mamy hotel Bristol. Jeden z takich bardziej ekskluzywnych. Wiele głów państw tutaj stacjonowało, jak przyjeżdżało do Warszawy. A tutaj z balkonu także śpiewał pan Kiepura. Dzień dobry pani. Co tam słychać? O, jak oświetlona jesteś pięknie. O, to można sobie teraz coś ściągnąć tutaj. Fajnie, nie? Ekstra. O, teraz widać grób nieznanego żołnierza. O, fajnie ten europejski odnowili, on był już taki biedny, a teraz naprawdę już no, robi wrażenie. Kiedyś to był też bardzo taki ekskluzywny hotel i w ogóle tutaj jest taka kawiarnia. Widzę, że ten hotel to nie wiem, czy on już jest czynny, czy nie, bo tam wszędzie ciemno, ale kawiarnię na pewno otworzyli. No, możemy sobie, o widzisz. Wzniesiony 1899 zaczęta, czyli 1901 rok oddany. Też fajnie śnieg pada, tak ładnie widać. A nie wiem. Chyba trochę mi się pochrzaniło, bo wydaje mi się, że właśnie ten salonik Chopinów to jest tu, to jest chyba Ministerstwo Kultury i że jest jednak tutaj. Popatrz jaki fajny dach jest tam na europejskim. Ktoś tam łazi na górze, nie? Ja dopiero teraz to widzę. No. Dojdziemy tu do Starówki, ale zrobimy jeden manewr. I skręcimy w uliczkę, w której może nie byłaś, a przeniesiemy się w czasie. Okej. Tylko niech ten autobusik przejedzie, bo szkoda by było ginąć pod kołami 175. Bo tak ciężko przejść kilka metrów do no, przejścia. Pamiętaj, przejście sugerowane na no, tak. No. No.
Grinka Fenero Celibena. Idziemy. Tutaj mamy Teatr Wielki. Tak, z Moniką Mazur spotkaliśmy się, no to w tych okolicach, tak? No właśnie. To już w zasadzie mamy końcówkę krakowskiego przedmieścia. Widać kościół świętej Anny. Tutaj krakowskie przedmieście się kończy. Zaczyna się plac Zamkowy i już Stare Miasto. Moi drodzy, od tego krakowskiego przedmieścia, pełnego turystów, pełnego wszystkiego, przenosimy się w czasie. Tak wyglądała Warszawa. Nie było samochodów, ewentualnie jakieś bryczki. Czujesz to? O. I to jest ulica Kozia. Podążaj w stronę światła, podążamy, a tu gdzie światło, to już jest ulica Miodowa. I tutaj też popatrz, przy Miodowej już widać, jaki piękny, piękny budynek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? I tym sposobem, moi drodzy, jeszcze może tylko złapiemy plac Zamkowy. I tu już mamy ulicę Miodową. Kościół Świętej Anny. O, tutaj mamy też fajną... O, pizza, pasta, popatrz. Jakby ktoś chciał, do pięknego wnętrza można sobie wejść, zjeść pizzę. Kiedyś, jak byłaś mniejsza, to częściej na takie wypady, takie wypady robiliśmy. Teraz jakoś tak mniej. Mówię o zimie w zasadzie, ale fajnie, że dzisiaj jestem, naprawdę się cieszę. Taka aura zimowa, piękny śnieg pada. Widać to tutaj, jak jest lampa. A w lecie zaczniemy tutaj stąd, z wieży najmniej. Z wieży świętej Anny. O, moje żaróweczki z choinki. No. No to przejdziemy tędy. Tak, kochani, to ja. Cześć. Trzeba trochę odpocząć. Ale tylko trochę. Tylko trochę. Dobra, to tak, my nie będziemy już może podchodzić tam do samego, na sam plac Zamkowy, tylko sobie tutaj ściągnę. Oto najwyżej tylko podejdziemy, jak Narodowy wygląda wieczorem. O, i teraz widzicie, jak pięknie pada śnieg. Teraz widać ślicznie, ale w ogóle jaka jest przejrzystość. Bardzo pięknie to wszystko widać. Ta kamienica też jest śliczna za nami, przepiękna. Lecimy do autobusu i wracamy do domu.
No i mamy w zasadzie taką fajną wycieczkę na zakończenie, no chciałem powiedzieć zimy, no może już tak bardzo nie. Dzisiaj jest, mamy jeszcze styczeń, więc to, ta zima jeszcze może chwilę potrwać. No już ten czas świąteczny będziemy żegnać, tak? Bo tu dzisiaj mam 15, to do 2 lutego już za chwilę. Tutaj też pewnie będą rozbierać niebawem to. No więc możemy się nacieszyć. No w tym roku nawet nie planowałem tutaj, że przyjedziemy, a tak się właśnie złożyło. Tej zimowo-świątecznej Warszawy was żegnamy. No i za chwilę się pewnie zobaczymy znowu w jakimś innym cyklu, czy w jakimś innym filmiku, prawda? No to trzymajcie się i do zobaczenia, oby do wiosny.